Cześć, witajcie na kolejnym moim filmie. W związku z pytaniami, jak rozebrać wtryskiwacz, żeby go sprawdzić, czy wtrysk jakiś tam, to chcę właśnie tą kwestię wytłumaczyć teraz. Wtryski dowolne, czy to powiedzmy, czy wtrysk tego typu, jakikolwiek by to wtryskiwacz nie był, czy jakiś tam, powiedzmy, to jest tutaj Delfiego, tamten bodajże był Boscha. Więc jak taki wtryskiwacz rozebrać, żeby go nie zepsuć? Słuchajcie, prawda jest taka. Do tego potrzebujecie na pewno statywu. Bez rozkręcenia statywu, no niestety uszkodzicie sobie bardzo często wtryskiwacz, czy przy rozkręcaniu, czy przy skręcaniu. Ja Wam pokażę części, na przykład, które są z jakiegoś tam, powiedzmy, wtryskiwacza. To jest akurat wtryskiwacz Delfiego. I otóż zobaczcie. To jest zaworek, który powinien mieć tutaj dwa bolczyki, tak samo jak i tu są dwa. Najnormalniej w życiu ten jeden z nich, czyli obydwa równie dobrze, mogą się po prostu zerwać, oberwać. I wtedy co? Taki zaworek po prostu już jest dla przeciętnego zjadacza kosz, ze względu na to, że on powinien mieć cztery dystanse, bo inaczej nie ułożymy go w środku, nie skręcimy go. Więc jeżeli statywu takiego nie mamy, takie coś idzie do kosza. Czy bodajże coś następnego. To jest tutaj przekładka, która jest z tryskiwacza. Tu są dwa bolczyki, no tak są. Tu już z drugiej strony dwa bolczyki nie wychodzą, ale co się dzieje? Co się dzieje? Jedno z drugim musimy połączyć, więc jeżeli jedno z drugim łączymy, te bolczyki wchodzą do środka. A tu jest sytuacja tego typu, że tutaj jeden bolczyk, jak i drugi bolczyk został, no tu akurat jeden wyleciał, został zerwany i wtedy efekt jest jaki? To jest w środku, dziurka nie jest na przestrzał, więc tutaj tego nie wyprasujemy i później niestety ta przekładka idzie do kosza, więc już jakiś tam koszt mamy kolejny uszkodzonego elementu wtryskiwacza. Więc żeby takich rzeczy uniknąć, potrzebujemy zbudować statyw tego typu, jak ja na przykład tu zbudowałem. To słuchajcie, to nie jest jakieś cudo, jest to bardzo, bardzo prosta rzecz. Bardzo prosta rzecz, zbudowana z czego? Słuchajcie, to jest wiertarka stołowa. Najnormalniej w życiu wyglądająca w ten sposób tutaj po zamontowaniu. Czyli sobie siedzi uchwycik, jedziemy sobie w dół do góry. Także to jest wiertarka stołowa. Co w takiej wiertarce stołowej należy zrobić, żeby ją zmodernizować? Otóż potrzebujemy główkę od wiertarki, do której dolu spawamy sobie rączki, żebyśmy mogli sobie skręcać. Musimy to w miarę solidnie zamocować. Ja sobie akurat znalazłem śrubę, którą wkręciłem po części w główkę, zaspawałem, zrobiłem sobie mocowanie do blachy, przyspawałem tą śrubę tutaj, czyli wykorzystałem to miejsce, gdzie się montuje normalnie wiertarkę, tutaj od góry, żeby można było wiercić. A jest to ważne, żeby ta rzecz była solidna, w miarę masywna, bo zaraz wytłumaczę, o co się rozchodzi. Także słuchajcie, bardzo prosto takie coś sobie wykonać w własnym zakresie. Ktoś ma czasem jakiś statyw, który leży gdzieś tam w garażu, się pałęta niepotrzebnie, a może to wykorzystać tak samo jak i starą główkę z wiertarki, którą już traktujemy na wyrzucenie. Chodzi o to, żeby po prostu tylko była sprawna. Czyścimy, żeby tam w miarę nie było jakichś śmieci, opiłek. Smarujemy, żeby to w miarę jakoś tam sobie pracowało. No i dobra, ja to zmontuję. A, co jeszcze potrzebujemy do takiego statywu? Na pewno potrzebujemy jakieś imadełko maszynowe. Tutaj już nie jest wymagany jakiś Bóg wie jaki wynalazek, ale w miarę, żeby te szczęki były solidne, żeby one dobrze trzymały, to imadełko musimy na pewno solidnie zamocować tutaj do dołu. Przede wszystkim, dlaczego mówię solidnie? Dlatego, że niedopuszczalne jest to, żeby przy odkręcaniu wtryskiwacz nam się przekręcał, ale to zaraz wytłumaczę. Jak to przykręcamy, to już zaraz wyjdzie z reszty wtryskiwacza. Zaraz montujemy to wszystko. I mamy to zmontowane. Więc tak, to mamy ruchome. Główkę mamy ruchomą, praktycznie tak jakbyśmy wiercili, tylko że główka się nam nie obraca. Tu musimy co prawda skontrować sobie te śruby, żeby nam się to w miarę nie ruszało. Czyli taki ruch już jest tutaj jak w tym momencie niedopuszczalny. Ale ja nie skręcam celowo, żeby mi teraz wygodniej było robić. I o co się rozchodzi? Bierzemy na przykład tego typu wtryskiwacz, który jest do odkręcenia.
Czyli to jest wtrysk na przykład Delfiego. Te zaworki, ten zaworek, który pokazywałem ukręcony, właśnie pochodzi z takiego wtryskiwacza. Ten akurat jest dobry. Natomiast rzecz jest jaka. Wtryskiwacz będziemy montowali tu w tej tutaj pozycji do odkręcenia. Dlatego tak, jeżeli sobie robimy po raz pierwszy urządzenie, musimy sobie zrobić tak, zaprojektować nasze urządzenie, żebyśmy jedną powierzchnię spierali sobie wygodnie tutaj na szczęce i madełka, żeby ono było nieruchome, a drugim tylko dociskamy. Drugim dociskamy i staramy się w miarę wyprostować ten wtryskiwacz, żeby nam prosto stał tutaj elegancko, żeby ta główka pasowała nam centralnie na środek. Jeżeli mamy to w tym momencie skręcone, to zaraz pokażę tak, jakbyśmy chcieli to skręcić, ale jeszcze nie podchodzimy do pozycji rozkręcenia. O, w tym momencie tutaj na przykład weszło nam to i mamy możliwość skontrowania i w tym momencie już jest statyw skontrowany do odkręcania. Ale żebyśmy odkręcili, to jeszcze nie koniec. To jest proste urządzenie, słuchajcie, oryginalne, kosztuje no na pewno gdzieś ponad 2000 zł, więc nie każdego stać na to, żeby sobie zrobić takie urządzenie, czy kupić nowe w sklepie, ale z odzysku jakiś z tego typu statyw można sobie zrobić. Ja wiem, że firmy do mnie czasem piszą, robię im bardzo dużą reklamę, konkurencję, no ale słuchajcie, niestety jest życie takie. Mnie nikt nie pytał kiedyś, czy wchodzę komuś w paradę, jeżeli ja reklamuję swoje rzeczy, czy sprzedaję o wiele taniej, nawet jeżeli jest to gdzieś tam odgórnie ustalone, jak to niekiedy bywa. Więc dlatego, słuchajcie, no niestety jest życie. Jeżeli mamy możliwość korzystania z niższych kosztów, dlaczego mamy przepłacać? Co potrzebujemy, słuchajcie, zrobić? Mam tu taką nasadkę. O, teraz widać elegancko. To jest, słuchajcie, nasadka, która naprawdę kosztuje, jak kiedyś patrzyłem gdzieś tam na portalu u nas znanym, około 200 zł. To jest niezły wynalazek, słuchajcie, wymyślony. To jest nakrętka do odkręcania wtryskiwacza. Na pewno nie odkręcicie łatwo kluczem zwykłym, bo tak, tutaj mamy nasadkę 15. Od góry nasadki nie założymy na grzechotkę, dlatego że co? Nie mamy możliwości trzymania końcówki, więc musimy posiadać tego typu klucz. I słuchajcie, ja to na przykład zrobiłem też sam, bez kupowania. Co to jest? To jest nakrętka, duża nakrętka 21. Na 21, przepraszam, na 30 klucz. To jest klucz 30 tutaj, jakbyśmy zobaczyli dokładnie. I to jest to, co nam wchodzi tu. Tego typu klucz już nam utrzyma taką nakrętkę. I co jest zrobione? W takiej nakrętce włożona jest do środka po rozwierceniu oczywiście, bo nie dało się inaczej. Nasadka, którą trzeba było niestety kupić, w miarę solidną proponuję kupić, nawet jeżeli ona kosztuje tam kilka złotych, nie żałować jakąś tam za złotówkę. Po prostu co trzeba zrobić? Trzeba włożyć taką nasadkę do środka, trzeba ją sobie zaspawać elegancko i potem wiadomo, że trzeba będzie to zaszlifować te spawy, żeby ta nasadka w środku mogła zostać. Bądź jeżeli ktoś ma tokarkę, na jakąś tam tokarkę dać komuś, żeby ktoś to obrobił. Ale musimy to zrobić, słuchajcie, bo to ma być w miarę solidnie zamocowane. To jest po prostu tak zwana przekładka, adapter z 15 na 30. Ja akurat wybrałem sobie 30, dlatego że najbardziej ta nakrętka 30, tutaj M30 pasowała mi właśnie pod tą nasadkę tutaj, którą kupiłem 15 i wspawałem. Także mamy nasadkę poświęconą, jedną nakrętkę. I tak to wygląda. Ja sobie tutaj zrobiłem taką, tutaj nie do końca zjeżdżałem na zero. Tu na zero nie jest do końca zjechana. Po co? Po to, żeby po założeniu na wtryskiwacz, czasem jest tak, że ta nakrętka jest tutaj długa, żeby to mi nie spadało, tylko po prostu, żeby sobie osiadło. Chociaż tutaj zazwyczaj ta śruba jest bardzo krótka, ale czasem jednak przydaje się, żeby była niespadająca. Także nie spada i potrzebujemy taką nakrętkę, jeśli chodzi o kwestię odkręcania. Więc tak. Jeżeli potrzebujemy odkręcić wtryskiwacz, musimy tego typu nakrętkę mieć. Niestety, musimy się przygotować, jeżeli jeździmy dieslem i mamy jakieś zapały, żeby sobie samemu pomóc coś tam naprawić. Po założeniu tej nakrętki, najnormalniej w życiu, zakładamy sobie to tu. Kontrujemy sobie. Musimy to wszystko mieć w miarę solidnie prosto ustawione, w linii prostej, żeby się nic nie łamało. To wszystko skręcone. Tutaj to dociągnięte. No i teraz najnormalniej w życiu ja zrobiłem sobie akurat takie coś.
ściąłem klucz 30, bo też oryginalny taki klucz to są koszty, prawda? To są koszty, więc żeby zredukować koszty, zminimalizować, wziąłem najnormalniej w życiu to, co pozostało mi z tej nakrętki, czyli nakrętka 15 to jest tutaj obcięta, dospawana do kawałka klucza i to naprawdę się sprawdza. To jest na jedną drugą, mam przejściówkę również na 3/8, jakby była potrzeba, żeby powiedzmy odkręcić to mniejszym kluczem, choć przyznam szczerze, w większości naprawdę sprawdza się odkręcanie jedną drugą, dlatego że wtryski skręcone są naprawdę dosyć dużą siłą. Także słuchajcie, jeżeli mamy tego typu zestaw, to potrzebujemy teraz tak, założyć ten klucz, zakładamy jakąkolwiek grzechotkę. Słuchajcie, w każdym jednym wtryskiwaczu jest prawy gwint. Nie ma gwintu lewego, że wtrysk się odkręca w lewą stronę, chyba że jakieś na rynku istnieją, o których jeszcze nie wiem, ale prawdopodobnie ich nie ma, także zakładamy, słuchajcie, i normalnym ruchem odkręcamy sobie tak, jak odkręcamy zwykłe śruby nakrętkę. I słuchajcie, ta sama zasada jest po składaniu. Składamy wtryskiwacz, zakładamy to, musimy sobie później ręcznie podokręcać to wszystko. I teraz słuchajcie, bardzo ważna kwestia. Jeśli chodzi o kwestię skręcenia wtryskiwacza, wtrysk, tak jak wtryski Delfiego na przykład, bo czepiłem się w tym momencie Delfiego, bo mam go na statywie założony, siła skręcenia tego wtrysku to jest 54 N. Można skręcić już 50, jeżeli ten wtrysk jest nowy. Aczkolwiek, żeby większość taka pewność była większa i ten wtryskiwacz naprawdę gdzieś tam nie przepuszczał nam, bo w czym jest problem? Dzisiejsze wtryskiwacze, może nie wtryski, czy powiedzmy nie tak wtryskiwacze, jak te środki, które są robione, niestety materiały mają o wiele gorsze. Kiedyś były twardsze materiały, teraz są miękkie. Także słuchajcie, skręcamy je siłą 54 N i wiemy, że taki wtryskiwacz po takiej sile jest skręcony już bez dwóch zdań. Kto jeszcze skręca wtryskiwacz, co może sobie zrobić? Na gwincie w środku można dać sobie kleju uszczelniającego, żeby się nam olej nie nalewał do środka. Ja pokażę, co musimy zrobić. Po wyczyszczeniu oczywiście, po wyczyszczeniu tego wszystkiego, po otłuszczeniu, ten gwint, który jest wewnątrz, tylko żeby sobie nie zaciapać tutaj wtrysku, smarujemy taką delikatną faską, bardzo delikatną faską jakiegoś kleju do gwintu, który jest, to one się nie rozkręcają, ale chodzi o to, żeby wtryskiwacz był uszczelniony, żeby nie wiem, się olej nie dostawał po prostu do środka, bo zawsze po gwincie się dostaje, bo te wtryski pracują w oleju. Więc później, po wyczyszczeniu, oczywiście warunek jest taki, że ten wtryskiwacz, słuchajcie, nim złożymy, musimy go wyczyścić, wykąpać, wymyć. Także pełne zabiegi wszystkie robimy. Jak ktoś chce sprawdzić, jak rozebrać wtryskiwacz, czy jak powiedzmy go zrobić, to oglądajcie sobie któreś tam filmiki, co są u mnie. Jest tam dokładnie wszystko opisane. Także słuchajcie, po takim zabiegu, po takim skręceniu wtryskiwacz mamy skręcony. Później potrzebujemy go tylko odkręcić ze statywu. Odkręcamy go z imadełka. I praktycznie rzecz biorąc, wtryskiwacz mamy skręcony. Także od razu mówię, słuchajcie, nie róbcie sobie partyzantki, jeżeli nie macie statywu. Jeżeli nie macie tego typu statywu, słuchajcie, wykorzystajcie sobie dwa imadła. W jednym zamocujcie sobie na stałe główkę starą, poświęconą, którą możecie gdzieś tam z odzysku wziąć, czy za niewielkie pieniądze kupić. To nie musi być jakiś Bóg wie jaki wynalazek, ale chodzi po prostu o to, żeby ten wtryskiwacz miał końcówkę względem wtrysku zamocowaną sztywno, żeby to nie obracało się względem drugiego, dlatego że narobicie sobie po prostu krzywdy i później zaczną się posypywać pytania, dlaczego samochód nie odpala po zrobieniu wtrysku i tak dalej. I teraz jeszcze jedną rzecz taką powiem. Słuchajcie, róbcie, jeżeli macie taką możliwość, a nie jesteście na tyle, powiedzmy, doświadczeni w tej kwestii, żeby robić, róbcie sobie wtryskiwacze pojedynczo. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli zrobicie wtrysk i zamontujecie, zrobicie sobie próbę i samochód Wam pracuje, to wiecie, że ten wtrysk jest zrobiony. A jeżeli by się okazało sytuacja taka, 4 wtryski wyciągacie, 4 wtryski sobie złożycie, wkładacie i później nagle okazuje się, a kuku, silnik stuka, puka, szarpie, nie chce chodzić i tak dalej. I później zaczyna się problem, bo co? Bo trzeba rozkręcać po raz kolejny wtryskiwacze, czy całe wtryski.
bo końcówka wtryskiwacza to jest co innego, bo to jest końcówka wtryskiwacza, dlatego ja ogólnie mówię jako wtryskiwacz, żeby ktoś sobie tam nie mylił, że ja mówię o samej końcówce. I później trzeba rozbierać te wtryski, szukać, który z nich szaleje, który z nich głupieje i tak dalej. Więc róbcie sobie to po kolei, pojedynczo. Tylko naprawdę polecam, zróbcie sobie jakikolwiek statyw dowolny. Ja tutaj, słuchajcie, mam równie dobrze przygotowane mocowanie. Są wtryski, co prawda nie mam go w tym momencie tu pod ręką, które mają tutaj bodajże 12 czy 13 mają w uchwycie do trzymania po środku. No i wtedy najnormalniej w życiu co trzeba zrobić? Tak jak tu w moim przypadku już kiedyś to przerabiałem, bo mieliśmy w rodzinie taki pojazd. Mocuję sobie też pospawany klucz przerobiony, tutaj końcówka starego klucza jaka została i potem wtryskiwacz się zakłada tu. No i ta sama procedura do odkręcenia. Jakbyście się chcieli przekonać, na przykład to pasuje 15 tu, jak i powiedzmy tam. Słuchajcie, są wtryski takie, do których nie znajdziecie części. Są wtryski takie na przykład, słuchajcie, z Boscha, często z grupy Volkswagena, gdzie nakrętka tego typu, która jest zakręcana na wtrysk, jest po prostu niedostępna. I zdarza się tak, że ona po prostu komuś pęknie już podczas jazdy, czy przy jakichś tam zabiegach, próbach odkręcenia. Może się to zdarzyć, bo one też są zaklejane w oryginale. Dlatego słuchajcie, uważajcie, no bo tego niestety później się nie dokupi i może być zbędny, niepotrzebny problem. Także słuchajcie, jeżeli podobał się komuś filmik, a myślę, że na pewno się przydał, włączcie sobie subskrypcję mojego kanału. Ja co chwilkę dodaję jakieś inne rzeczy związane z pojazdami, z silnikami, z naprawami. No to po prostu, żeby komuś tam pomóc w miarę możliwości, skoro jest taka okazja. Także jak się przydało, włączamy. Łapka oczywiście w górę i zapraszam do następnych moich filmów. Także dziękuję i do zobaczenia.